Cześć, dzisiaj w ramach głośnika akademickiego na Wielkim Grillowaniu rozmawiamy z Prohibicją, czyli zespołem grającym muzykę rockową i przy okazji jednym z gości Wielkiego Grillowania. Drodzy Państwo, przedstawcie się może na starcie. Tomasz Piskur, gitarzysta. Michał Krystaszek, perkusja. Szczęsna Magda, wokalistka. Tomasz Klaus, bas. Jak to było na starcie z założeniem zespołu, bo można przeczytać o tym, że na początku było trochę burzliwie. Tak, wiesz co, w sumie to było tak, że kiedyś razem z Michałem i z drugim gitarzystą, Michał to jest ten tutaj perkusista, graliśmy w zespole Nightfly. Ten zespół miał tam swoją jaką małą, większą karierę, rozpadł się po 3 latach i stwierdziliśmy, że zakładamy nowy zespół, Prohibicję. I co więcej, no zaczęliśmy grać taką muzykę rockową. Doszedł do nas Tomek, który gra na basie, i Magda, która śpiewa. Znaczy muzykę rockową graliśmy od zawsze tak naprawdę. Dokładnie. Więc chcieliśmy po prostu w tym pozostać i kontynuować to. Ale czy burzliwie? Nie powiedziałbym. Dlaczego burzliwie? Powiedziałeś, że burzliwie zaczęliśmy grać. Bo można przeczytać o tym, że gdzieś w 2015 roku około się zespół rozpadł na parę... Tak. Tak, to właśnie był zespół Nightfly, więc po prostu, że tak powiem, nie dogadywaliśmy się z basistą i wokalistką, ale, że tak powiem, rozstaliśmy dobrze się nam w zgodzie. Się grało. Dobrze nam się grało, tylko były pewnego rodzaju... Poróżniła nas, można powiedzieć... Różnice charakteru. Różnice charakteru, tak. Dobrze się grało na scenie, bardzo dobrzy muzycy, ale coraz ciężej było się po prostu dogadać, no i nastąpił wielki boom, no i tak się stało, że zostaliśmy we trzech, Maciek, Michał i ja, i można powiedzieć, że stworzyliśmy taki trzon i później do tego trzonu dokładaliśmy kolejnych członków zespołu, gdzie teraz funkcjonujemy pod nazwą Prohibicja. Wcześniej Nightfly, teraz nazwa Prohibicja. Powiedzcie, skąd nazwa Prohibicja akurat na zespół? No dobra, no to Prohibicja, ogólnie był zamysł taki, że trochę zrobimy taki, oczywiście niech się nikt nie obraży, w cudzysłowie żart dla inteligentnych, bo wiadomo, gramy rock'n'rolla, jest tam, który jest stereotypowo oceniany, że narkotyki, alkohol, seks i tak dalej. I my stwierdziliśmy, że wyjdziemy trochę naprzeciw i zrobimy nazwę Prohibicja, gdzie spożywamy alkohol, wiadomo, jak każdy ze studentów, czy nawet nie studentów, i stworzymy taką, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, taki paradoks trochę tej nazwy, że pijemy alkohol, a mimo wszystko promujemy nazwę Prohibicja, która jest taka. Chcieliśmy się odnieść też może trochę przez tą nazwę do tego, co było kiedyś, do tego, co jest teraz, czyli kiedyś, tak jak Tomek powiedział, narkotyki, alkohol, seks i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak wiemy, ten rock'n'roll troszkę podupada, troszkę inaczej. Wszystko jest z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, to prawda, z tym się zgodzimy, bo nie wierzę, że nikt w życiu nie spróbował piwka czy po prostu zapalić papierosa, no bo to jest normalne w środowisku studenckim, aczkolwiek jeśli nie, to takim osobom winszuję, naprawdę, bo żyjemy w dość takich, można powiedzieć, burzliwych czasach dla młodzieży, więc nazwa Prohibicja w skrócie to można powiedzieć, że promuje rock'n'rolla, tylko z paradoksem nie picie alkoholu, gdzie i tak pijemy. Dokładnie. W ten sposób. Można poczytać, że łączy Was kilka zespołów, które lubicie, Foo Fighters, Guns N' Roses. Czy jest jakiś jedny zespół, który był Waszą główną inspiracją, główny szyld, pod którym się zebraliście? Michał? Bo ja oczywiście... Z mojej strony nie było. Ja słucham jeszcze innej muzyki. Tak naprawdę podejrzewam, że każdy z nas słucha innej muzyki. Inspiracja Gunsami, czy tam Pearl Jamem, czy tam różnymi innymi zespołami. Myślę, że to bardziej chodzi o to, jaki styl gramy muzyki. To jest styl właśnie tych zespołów, może dlatego właśnie też inspiracje czerpiemy właśnie od tych wykonawców. To jest takie wymieszanie trochę, bo na przykład no, Michał, tak jak mówi, no, lubi troszeczkę coś innego. Ja na przykład propaguję to wszem i wobec jest no taka propaganda. No to akurat Gunsami żyjesz. Gunsi, Slash, AC/DC i tak dalej, uwielbiam ich i stąd na przykład czerpię inspirację. Maciek natomiast uwielbia Iron Maiden, czyli jest to już bardziej, można powiedzieć, takie melodyjne granie. A Tomek funky i muzyka typowa, więc jeszcze inaczej. Proszę. Red Hot Chili Peppers. Tak, będzie to można usłyszeć przy niektórych numerach, że jest tam taki bardziej klang, więc też serdecznie zapraszam, bo Tomek ma bardzo duży talent, wiem to tak w cudzysłowie, w palcach, więc... Nie chwal go, bo wiesz, ja tak nie lubię. Pani samo zachwyt. Ale naprawdę jest
fajne są takie, można powiedzieć, różnice, że każdy lubi inny zespół i to w całości daje takie zwieńczenie, można powiedzieć, troszeczkę brudnego, troszeczkę alternatywnego rocka. Tak bym to mógł nazwać. A odnośnie numerów, odnośnie przyszłości, czy planujecie już jakąś właśnie epkę, czy może nawet cały album ze swoimi nowymi jakimiś utworami? Ja myślę, że jakbyśmy planowali, to bardziej już cały album nagrywać. Jakoś tak. Nie jesteśmy zwolennikami nagrywania epek, ale co będzie w przyszłości? Ciężko określić, bo wiadomo, są to też finanse, które trzeba włożyć, studia, nie studia, są drogie, oczywiście promocja tego. Na razie mamy możliwość rozwijania się, grania na aliach, na imprezach takich studenckich i jest to fajne, możemy się pokazać, zagrać, dać tym ludziom troszeczkę energii, troszeczkę zabawy i co więcej, no myślę, że w przyszłości nagramy coś, ale nie chcemy też mówić, kiedy nagramy, bo sami nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Żyjemy chwilą po prostu i tyle. Chcemy grać i... Life's go on, dokładnie. Tu Michał bardzo tak, można powiedzieć, elokwentnie się wypowiedział. Użył takich naprawdę dobrych słów, więc tak. Żyjemy chwilą i zobaczymy, co będzie dalej. Może być tak, że dzisiaj gramy rock'n'rolla, a jutro, no nie wiem, oddamy się pracy społecznej i będziemy sadzić marchew. Marchew. Na przykład. Z tego, co słyszałem, dużo gracie coverów. Czy są te covery jakąś taką swoją, swego rodzaju rozgrzewką przed nagrywaniem swoich autorskich utworów? Przede wszystkim gramy covery dlatego, że chcemy, no nie oszukujmy się, ludzie, którzy przychodzą na takie imprezy jak Wielkie Grillowanie, myślimy, że bardziej po prostu będą się bawić przy utworach, które znają na pewno. No, my jesteśmy mało znanym zespołem na tę chwilę. Uważam, że nasze utwory jakby, żeby się dobrze wysłowić i to powiedzieć, no, nie byłyby na tyle jakby z tą publicznością. Tak, po prostu uważamy, że na takich imprezach covery lepiej się sprzedają. Po prostu lepiej się bawią ludzie, tak mi się wydaje. Tak, to jest moje zdanie. Wiadomo, że ja na przykład winszuję zespołom, które grają swoje numery i tak dalej, bo tak jak widać teraz grało In Silence, przedtem Jorba, ci ludzie się bawili bardzo fajnie. My akurat uderzyliśmy w covery z tego też powodu, że mieliśmy parę koncertów, a niedawno doszedł właśnie do nas Tomek i Magda, gdzie musieliśmy zrobić ten materiał w miarę kompatybilny z naszym zespołem i gdzie ludzie mniej więcej będą znali tą, jakby to powiedzieć, takie tą hierarchię muzyczną, w której się obracamy. To nie jest też tak, że my nie tworzymy i nie chcemy tworzyć, jak najbardziej tworzymy swoją muzę, ale wszystko w swoim czasie. Aczkolwiek będziemy jeden utwór Madzi dzisiaj grali, tak. Więc jej autorski, więc coś tam naszego będzie, no chociaż bardziej. Co prawda jeden, ale zawsze jest taki, można powiedzieć, ten jeden honorowy utwór, który zagramy. Cóż to za autorski utwór? Można poznać tajemnicę, czy raczej ma to być jak na razie owiane tajemnicą? Ja może bym to Madzia by musiała się to wypowiedzieć. Się Madzia wypowiedzi. Madziula, wypowiedź się. Madzia ja teraz się wypowiem. Będzie mówić. Kiedyś muzyk z Warszawy, Krzysztof Jarosz, napisał dla mnie piosenkę. I dzisiaj w aranżacji Prohibicji, którą... która jakże jest po prostu dla mnie bardzo ważna. Jest dla mnie najważniejszą aranżacją, którą w sumie do tej pory mogłam mieć. I ogólnie chciałabym powiedzieć, jeżeli mogę się w tej chwili wypowiedzieć, że chłopaki skradli moje serce już na pierwszej próbie i bardzo się cieszę, że mogę z nimi grać. I oni są tak doświadczonymi muzykami, że dzisiaj, no mam nadzieję, że damy czadu i po prostu ludzie nas też w jakiś sposób pokochają. Odnośnie przyszłych utworów, jest już jakaś koncepcja, kto będzie pisał teksty, jakich tematów będą dotyczyły teksty? Znaczy, ja myślę, że mogę w imieniu wszystkich powiedzieć, że u nas muzykę ogólnie tworzy Maciek, którego z nami nie ma, pewnie spędza czas z dziewczyną, może pije piwo, może ogląda koncert z narzeczoną, przepraszam. Więc głównie muzykę tworzy on, natomiast pisanie tekstu oddajemy przeważnie wokalistką, bo nie chcemy ingerować za bardzo w przesłanie, które te osoby chcą gdzieś tam przekazać do szerszej publiczności. Natomiast no, co mogę więcej powiedzieć? No, tak wygląda mniej więcej u nas proces tworzenia. Afro przychodzi, Maciek, Afro, daje riff, później tworzymy z tego jakieś... Każdy daje coś od siebie. Każdy dalej, daje coś od siebie. Ja myślę, że tak wygląda mniej więcej proces tworzenia w zespołach, że jedna osoba coś przychodzi, czasami wychodzi to z dżemowania na próbie. No u nas bywa tak, że po prostu Maciek przychodzi z gotowym numerem, gramy to i
i później z tego wychodzi jakaś całość. Oczywiście jest to modyfikowane po czasie, że może zrobić lepiej jakieś takie przejście, taki riff, ale ogólnie system tworzenia takich numerów polega na tym, że Maciej przychodzi z gotowym pomysłem, a wokal po prostu pod muzykę pisze tekst. Tyle pytań ode mnie. Dziękuję Wam ślicznie za wywiad. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich widzów, tak? Widzów, dobrze mówię, widzów, słuchaczy. Tak. I mamy nadzieję, że dotrwają do końca. Ja chciałem pozdrowić moją rodzinę, mamę, tatę. Babcie. Całą rodzinę w ogóle. Także... ja się dołączam, pozdrawiam. Tak. I oczywiście zapraszamy na dzisiejszy koncert. Wiem, że to pewnie będzie emitowane troszeczkę później, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociaż dobrze się bawiliście pod tą sceną, moi drodzy. Życzę Wam kolejnych wspaniałych koncertów. Dziękuję za wywiad i do zobaczenia w kolejnym głośniku akademickim. Cześć! Cześć.